Cześć Bohaterze, witaj w tym kolejnym vlogu. Dzisiaj spełniam już żądane przez Was w niektórych komentarzach życzenie. Obcinam włosy i do tego wziąłem ekspertę młodego. Pomoże mi w tym. Zapraszam do oglądania. No i tak, stoimy tutaj, doradzam się. Powiedz mi, co byś mi proponował. Patryk mówił, z tego co wynika, chce sobie troszkę bardziej zapuścić włosy. Chce nowy styl. No i proponowałem mu, że tylko sfasonujemy fajnie boki, tak żeby to nie wyglądało jak pudel, tylko żeby fajnie padały włosy. Także no. Zrobimy tak, że będzie git majonez. Także tak, włosy zostały ścięte, broda zgolona. Za chwilę mi będzie Krystian ustawiał włosy, ale na razie muszę tutaj odkurzyć, bo jest masakra tutaj na podłodze. Pomyśl sobie teraz, jak przychodzi tak z 3, 4, 5 kolegów na raz się do mnie obciąć. Jak mama ma euforię, jak widzi 4, 5 kolegów obciętych, a potem się patrzy na podłodze. Teraz jeszcze wymyłem włosy. I będzie teraz stylizacja. Dobry. I oczywiście na koniec wosk, żel, taki do guma, tak? Do guma, guma żelowa. Dokładnie. Do zakończenia stylizacji. No i... finish, tak? Vlogojciec w nowym wydaniu. Vlogojciec w nowym wydaniu. Dokładnie. Muszę się przyglądnąć tu w kamerze. Poczekajcie. Uwaga. Jak wam się podoba? Jest. Teraz mi jeszcze musisz wytłumaczyć, jak ja to będę sobie sam robił. Wytłumacz Patrykowi i wytłumacz wszystkim przed kamerą. Jest to bardzo łatwy sposób. Po prostu trzeba mieć najpierw mokre włosy i potem zrobić sobie tak jakby tutaj, w tym miejscu. Jeżeli chcecie taką fryzurę, w tym miejscu tak jakby rozdział włosów. No i potem bierzecie właśnie od tą szczotkę i musicie wszystko do tyłu tak jakby suszarką wysuszyć, żeby to po prostu leżało do leżało jakby w stronę tylnej głowy. No i potem właśnie możecie sobie dodać gumę albo i żel i do tyłu fajnie żelować. I jeżeli jak ktoś jeszcze preferuje jakiś lakier, można jeszcze dać na koniec lakier. Okej, no to dobra. Krystian, dzięki za co, super fryzurę. Wydaje mi się, że wyglądam dużo, dużo lepiej. Już niektórzy z Was się naprawdę domagali tego w komentarzach. No i tak ogółem spełnił moje marzenie troszkę mieć tutaj dłuższe, a tutaj skróciłem, także podoba mi się. Brodę też mi poprawił. Jest git gitara. Odwiedźcie jego, koniecznie jego Instagram, jego profil, jego YouTube. Jeżeli po niemiecku rozmawiacie, to możecie po niemiecku tam jego kanał oglądać. A tak to zapraszam właśnie na jego Instagram. Dziękuję. Zapraszam Was też do kolejnego vlogu. Ze względu na okres świąteczny dziś nie było Q&A, za to pozdrowienia świąteczne z ostatnich dwóch vlogów. Za prędkość pozdrawiam Natalię Lipowicz, Annę Hofstetta oraz Zuzię Ściupę. Serdecznie Was pozdrawiam. Pod ostatnim filmem była to Żaneta, Gabi oraz Malineczek MSP. Serdecznie, świątecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam miłego dnia i czołem bohaterze.